Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Słuchajcie, chciałabym trochę zmienić format też filmów, które nadaję, więc sobie tak pomyślałam, robiłam plan, że pokażę Wam też filmy na moim kanale takie, które będą też szły w stronę może kosmetyczną, ale też chciałabym Wam pokazać takie niszowe czy tańsze odpowiedniki perfum, bo dużo się o tym mówi właśnie, inflacja rośnie, wszystko jest drogie i oczywiście ta miłość moja do takich ekskluzywnych zapachów nadal jest, ale tak sobie pomyślałam, że przecież jest też parę fajnych firkasów na rynku takich odpowiedników perfum, więc czemu nie wspomnieć też na moim kanale, także oczekujcie takich filmów. A dzisiejszy odcinek będzie, lato się kończy, chciałabym zrobić takie małe podsumowanie zapachów, które towarzyszyły mi właśnie przez miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, więc dzisiaj będzie mowa o trzech, a w zasadzie czterech zapachach, z którymi z Wami chcę się podzielić, także koniecznie zostańcie ze mną. Jak mówiłam Wam w zapowiedzi, dzisiejszy odcinek będzie bardzo sensualny, taki też troszkę letni, ale być może znajdziecie też coś dla siebie na nadchodzące tutaj babie lato, bo tu się zbliża, ja czuję już gdzieś tą aurę właśnie tego babiego lata. Ale słuchajcie, dzisiaj chciałabym przyjść z takimi topowymi zapachami, top 4, przyniosłam tu takie zapachy, które sprawdzą Wam się, mi się sprawdziły na właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, no ale generalnie tak sobie myślę, że one są też dobre na takie późne lato i babie lato, więc przedstawię Wam moje top 4 zapachy. Nie obędzie się bez zapachu, który oczywiście większość z nich, słuchajcie, było na moim kanale. Ja przygotowuję też taki film o nowościach, ale jest ich trochę mniej, ze względu na to, że ja czekam na nowe tutaj perfumy, które się ukażą. Są na mojej wishliście. Niedługo Wam o nich powiem, odkryję. One są bardzo finezyjne niektóre i nie mogę się doczekać właśnie na tą gorący lunch. No ale przystąpmy tutaj do tych top 4, bo ja się tutaj rozgaduję. Pierwszym zapachem, słuchajcie, który ja używam i który uważam, że jest niezwykle zmysłowy i warty w ogóle posiadania, jest to niepopularny zapach, ale popularny tutaj, a więc mówię tu La Coventinara. Ja Wam opisywałam te zapachy, ja oczywiście mam taką travel size, bardzo piękną, ona ze mną była wszędzie ostatnio. To jest taki zapach, który jest bardzo, bardzo słodki, zmysłowy, gourmand, z jaśminem oczywiście. Jest duża dawka tej otulającej, zmysłowej, bardzo sensualnej wanilii. No ale oczywiście towarzyszy tu temu zapachowi taki bardzo woody, czyli drzewny, zabójczy bym powiedziała, taki niuans, który dodaje takiej niezwykłej pewności siebie, ale przygotowuje nas też na takie chłodniejsze dni. Teraz oczywiście jest bardzo egzotyczna pogoda tu w Londynie i w ogóle wszyscy są wymęczeni. Ja powiem Wam po tym COVID-zie, to trochę też odbieram inaczej zapachy, bo jednak ten zmysł powonienia tu był zakłócony. No ale Tinary należało właśnie do takiego zapachu, jako jeszcze bardziej gęści, jakby odbieram tutaj, że jest prześliczny, bardzo kobiecy, bym powiedziała, bardzo zmysłowy, elegancki i przy tym naturalny. Jeżeli szukacie właśnie, coraz więcej ludzi idzie w stronę tutaj nature, właśnie takich naturalnych, to jest zapach, słuchajcie, taki łapacz komplementów na pewno, bo nie przejdziecie obojętnie bez tego zapachu. To jest coś cudownego, ta aura, którą roztacza, ta trwałość. Ja Wam powiem tak, ja wiem, że niektóre z Was zostawiały komentarze, że zapachy takie mega naturalne nie są zawsze bardzo trwałe, ale uwierzcie, ten zapach naprawdę bardzo pięknie trzyma się na skórze. Dla mnie jest to taki zapach z pazurem. Przepiękny odpowiednik właśnie, tak jak poruszałam, Baccarat 540, ale za mniejsze pieniądze, no i oczywiście naturalny. Ja powiem Wam, że uwielbiam ten zapach. Bardzo jestem wdzięczna koleżance, że go odkryłam i mam ochotę właśnie
zajrzeć w ich portfolio, co nowego tutaj planują na jesień, czy na przykład na nowe tutaj sezony. Następnym zapachem, który ja Wam powiem, ja nie mogę bez niego żyć, może będę niepopularna tu, ale mój kanał jest taki, jaki jest. Ja z ręką na sercu pokazuję Wam takie zapachy, które ja uważam, że są warte grzechu, niezależnie czy krytykujemy Chanel, czy nie. To jest w zasadzie zapach, który wystartował z linią pielęgnacyjną, a mianowicie Chanel No. 1 La Eau Rouge. Jest to zapach, którego główną nutą jest tutaj kamelia, czerwona kamelia. Przepiękny, bardzo egzotyczny kwiat i bym powiedziała taki wyrafinowany kwiat. Nie zawsze znajdziecie go w perfumach. Ja przyznam się szczerze, że się nie spotkałam, więc tym się tutaj Chanel wyróżnia. Ale oczywiście są też owoce takie czerwone, goi właśnie takie berries, czyli można powiedzieć wszystkie takie borówkowate. I jest gdzieś tam ta bergamotka, ona dodaje niesamowitej takiego odświeżenia, ale główne nuty właśnie to połączenie tych takich wibrujących borówek z tą egzotyczną i bardzo bym powiedziała niezwykłą kamelią, taką dostojną, daje nam uczucie czegoś ekskluzywnego i taki ten zapach jest, niezależnie czy jest to body mist, czyli taka lekka wersja wody toaletowej, ale ja Wam powiem, że ja nie mogę powiedzieć złego słowa, jeśli chodzi o trwałość tych perfum. Dla mnie te perfumy trwają na mnie bardzo długo i ludzie odczytują właśnie ze mnie ten zapach, jestem jego wielką fanką i powiem szczerze, że nie podoba mi się cena, no ale oczywiście jest to Chanel, ta butelka jest bardzo minimalistyczna, ale jeśli szukacie czegoś takiego niezwykłego, niepowtarzalnego, gdzieś z taką nutką troszkę właśnie, jak ja to określam, bardzo, może nie ekstrawagancką, ale taką inną, to chętnie zachęcam Was do sięgnięcia do tego zapachu. Kolejnym zapachem, który jest tak zwany mood boosting, czyli taki, który naprawdę wprawia w euforyczne, bardzo takie szczęśliwą aurę, jest zapach Tender Light z zestawu Lux Estee Lauder. Zapachy, które się ukazały w tym roku, a w zasadzie, przepraszam, w zeszłym roku, 8 wyrafinowanych zapachów, które mają trwać na ciele 12 godzin, a przy tym mają jakby afektować, pozytywnie afektować nasz nastrój, jakby mobilizować Was do działania i do tego, że czujecie się świetnie. Takim zapachem jest zieloną herbatą z irysem i z mandarynką tutaj. Ten przepiękny zapach Tender Light, on jest bardzo lekki, słuchajcie, on jest lekki, gdzieś jest taka delikatna słodycz, ale też taki wibrujący, więc pewnie będzie nie dla wszystkich. Ja jestem jego wierną fanką, z tych wszystkich 8 jest takim topowym zapachem, który ja uwielbiam, którym się psikam i psikam moje otoczenie. On nie afektuje jakby innych zapachów, więc możecie lajerować. Jest dość drogi, teraz skoczyły w ogóle ceny, jak wszystkiego, ale uważam, że to jest zapach, który jest z Wami na cały dzień i tu chylę czoła, że rzeczywiście wart może jest tych dużych pieniędzy. Ja nie wiem, ile kosztują w Polsce, ale tu są po już 40 ml, który jest taką travel size, kosztuje 76 niestety, a 138 za taką butelkę. Następnym zapachem, który zostawiam sobie na koniec, będę mówić tu nieskończoną ilość razy, że ten zapach jest niesamowity, ten zapach jest moim takim zapachem wszechczasów. Ja sobie zdałam z tego sprawę, że ciągle o nim gadam i ciągle go gdzieś tam lansuję. Jest oczywiście Miss Dior Blooming Bouquet. Zapach niezwykły z tą piękną różą damasteńską, z tą wibrującą właśnie taką bergamotką. Cóż jeszcze, ja ją bardzo, sycylijska mandarynka, więc ona jest bardzo soczysta, bardzo taka crispy.
Słuchajcie, jest ta piękna peonia tam gdzieś rozkwitająca, taki ogród peoniowy, w którym lubicie się otaczać i czujecie tą różowość właśnie tych peonii. Jest, słuchajcie, oczywiście brzoskwinia i białe piżmo, które ja lubię, które dodaje właśnie takiej okrągłości, ale jest to bardzo romantyczny zapach. Gdzieś odkrywajcie właśnie tą taką dziewczyńską, bardziej romantyczną, niewinną stronę siebie. Jest to zapach, który daje mi niezwykłego kopa. Uwielbiam go, niezależnie czy tracę zmysł, czy nie. On jest tak świeży, tak crispy, tak niewdzięczny, tak wdzięczny, tak podnoszący na duchu i dodający takiej niesamowitej świeżości, słuchajcie, naprawdę. To jest po prostu zapach, nie wiem, który doda wam skrzydeł, ja tak uważam. To jest właśnie trafione, piękna edycja w Mistier. Ja będę bardzo płakać, jeżeli one zdecydują się w ogóle to przestać podchodzić. Mam nadzieję, że nie i nie chcę tu nasuwać czarnych myśli. To były moje takie ścisłe top 4, które używam na lato i które zachęcam wam też takie na babie lato, bo to są takie propozycje, które też możecie tutaj wejść w nowy sezon, czemu nie. Jestem ciekawa, co wy ostatnio macie na tapecie, takie wasze perfumy, takie naprawdę perfumy, które używałyście no stop, prawie przez cały dzień albo i miesiąc. Zapraszam was serdecznie, słuchajcie, do subskrypcji, do szerowania moich odcinków. Bardzo was proszę, jeżeli jeżeli jesteście tu często, pomóżcie mi też dalej jakby rozwijać kanał. Ja wiem, że ostatnio mnie długo nie było, ale słuchajcie, naprawdę ja jestem takim walking disaster ostatnio, czyli oprócz dużej ilości pracy, po moim urlopie w zasadzie wszystkie choroby się mnie czepiają. Teraz trochę wydobrzałam, ale też nie za bardzo jeszcze odczuwam ten zmyw z powonienia. Nie jest taki, jakbym chciała, może też praca tutaj afektuje. No ale przygotowuję też tu odcinek o pewnych nowościach i oczywiście o wyszliście. Także serdecznie was zapraszam. To zostanie ze mną najdłużej do szerowania, tak jak mówię, lajkowania. No i jakby bycie też ambasadorem dla mojego kanału. Także wpadajcie. Do zobaczenia.